naszym kamerom trener Górnika Polkowice, Tomasz Grzegorczyk. Tomek, witamy Cię bardzo serdecznie po okresie świąteczno-noworocznym. Święta za nami, a przed nami intensywna praca. No tak, jak w każdym klubie, na pewno chłopacy stęsknieni, w sztabie to samo. Długi okres taki przejściowy, chłopacy pracowali indywidualnie na rozpiskach, teraz pierwszy dzień, gdzie widzimy się razem, od rana mamy testy, także tej pracy jest masa przed nami, ale na pewno też taki fajny okres, bo po dłuższym okresie możemy się spotkać, gdzieś porozmawiać o tym okresie, gdzie nie byliśmy razem i tutaj na pewno każdy do tej pory, jak widzę, chłopacy przychodzą, to z takim pozytywnym nastawieniem, z dobrą energią do pracy. Na pewno każdy stęsknił się, było sporo dni wolnych, teraz czeka Was praca, praca ciężka, bo rozgrywki koniec lutego, ale do tego czasu oczywiście rozpoczynamy już dzisiaj, od poniedziałku. Tak, takie mamy dwa dni testowe, praktycznie od poniedziałku, od samego rana mamy testy na siłowni, później mamy testy i szybkości, i testy mocy na boisku. Troszkę tej piłki dzisiaj będzie mniej i jutro. Jutro mamy test wydolnościowy również na boisku. To też takie pierwsze wytyczne dla nas, jak chłopacy przepracowali ten okres indywidualnie, z jakiego poziomu ruszamy. No i później wiadomo, systematycznie dokładamy piłkę i założenia taktyczne, takie, które będziemy chcieli realizować z modelu gry. Także tutaj tej pracy jest masa, mamy sparingi zaplanowane, także wszystko jest, można powiedzieć, w szczegółach zaplanowane. No właśnie, nowy rok rozpoczynamy z nowymi piłkarzami. Dołączył do nas Michał Czarny oraz Klaudiusz Krasa. To są Twoi zawodnicy, których prowadziłeś kiedyś w Olimpii Elbląg. Tak, no nie chcę powiedzieć, że to tacy moi żołnierze, ale bardzo dobrze znam Michała, sprowadzając Puszczy Niepołomice do Olimpii i naprawdę udany sezon. Zaowocował tym, że wrócił do Puszczy Niepołomice, grał mało, też chce grać i znamy się. Była opcja taka, że mogliśmy go wypożyczyć do nas, także no te pół roku spędził u nas, ale to też jest taki zawodnik, który można powiedzieć pełną gębą jest profesjonalistą i serducho oddaje zespołowi, fantastyczny charakter, jeżeli chodzi o szatnie i o boisko, duże doświadczenie, wieloletni kapitan Puszczy Niepołomice. Wiemy, w jakim miejscu teraz jest Puszcza, także liczę na to, że Michał tutaj dużo doświadczenia, takiego spokoju, ale i przede wszystkim dużo takiej komunikacji wprowadzi w nasze szeregi. A jeżeli chodzi o Klaudiusza Krasę, no, współpracowaliśmy, można powiedzieć, i w Olimpii, i w Resowi, bo Klaudiusz już był, gdzie ja przechodziłem do Resowi. No ta współpraca, można powiedzieć, nie do końca nam wyszła w Resowi, ale to jest moim zdaniem no, zawodnik doskonały na drugą ligę, jeżeli chodzi o warunki, duży potencjał wolicjonalny, motoryczny, także tutaj no ja wiem akurat, co Klaudiusz może nam dać, a naprawdę może dać nam dużo. Chcąc grać tak, jak budujemy ten zespół i jak w jakiś sposób gdzieś tam modelowo ma to wyglądać, to Klaudiusz jest idealną osobą do tego, żeby w środku podzielić, porządzić, ale przede wszystkim zebrać drugą piłkę i tą przestrzeń w środku zapewnić w defensywie i w ofensywie. Wiadomo, że oprócz treningów, które nas czekają, to również weekendy, to są spotkania kontrolne praktycznie co tydzień, a czasami w środę będą te mecze kontrolne. Tak, tych sparingów mamy 7. Ja uważam, że to taka standardowa liczba, tych 7 sparingów. Patrząc na te zespoły drugoligowe, 6, 7, niektórzy grają 9, może trochę więcej, ale ja uważam, że 7 to jest optymalnie. Mamy Karinę Gubin, z którą się mierzyliśmy od razu po sezonie, także tutaj mamy też na pewno jakieś wytyczne będzie, w jaki sposób to się zmienia. Druga rzecz, że mamy fajne sparingi w postaci pierwszoligowców, bo mamy Głogów i mamy Odrę Opole w środę. Także tych sparingów będzie, też będziemy starali się, żeby każdy zawodnik dostał równe szanse do tego, żeby się pokazać. No ale też wiadomo, że wyniki budują atmosferę i tutaj też będziemy zwracali uwagę na to, żeby te wyniki tych sparingów też były dobre i tutaj na pewno tak. Jeżeli chodzi jeszcze krótko o zmiany, no mamy te zmiany w sztabie, tak? No bo tutaj nie tylko zmiany w zespole, ale też zmiany w sztabie, bo do sztabu dołączają dwaj nowi członkowie, to są bracia Janczak.
Rafał i Konrad. Konrad będzie drugim trenerem, a Rafał trenerem przygotowania motorycznego. Wcześniej, te ostatnie pół roku, nie było takiej osoby tutaj w Polkowicach, także też mocno liczę na osobę i Rafała, i Konrada, że tutaj wniosą coś fajnego, coś świeżego, nowe spojrzenie też na pewne aspekty, czy to motoryczne, czy taktyczne, do sztabu, do pracy naszego zespołu. A kibice oczywiście liczą na wasze dobre występy w Rudzie Wiosennej. No, my chcemy dać tym naszym kibicom jak najlepszych wyników i też mocno liczymy na ich wsparcie i, korzystając z tej okazji, chciałem życzyć wszystkiego dobrego, przede wszystkim zdrowia, szczęścia, pomyślności, spełnienia marzeń i dużo pociechy z naszych występów na boiskach drugoligowych wszystkim sympatykom naszego klubu. Życie regionu toczy się w rytmie bijącego serca. Gmina Polkowice. Serce Zagłębia Miedziowego.